Nie da się ukryć, że obecna generacja konsol nie miała dobrego startu. Nowych IP i tytułów na wyłączność jest jak na lekarstwo, a jeżeli już się jakieś pojawiają, to przeważnie rozczarowują. PlayStation 4 jeszcze do niedawna było sprzętem nie posiadającym tak naprawdę żadnej hitowej gry poza multiplatformami. Na szczęście jednak wraz z końcem marca taki stan przestał obowiązywać. Wszystko za sprawą studia From Software, które po raz kolejny udowodniło swój kunszt. Wzorem poprzednich gier tego dewelopera wprowadzenie w historię i świat gry w Bloodborne jest bardzo ubogie. Dowiadujemy się jedynie, że nasz bohater jest tropicielem, który niedawno przybył do trudnego do wymówienia miasta Wyrnam, cholera wie jak, dzięki koledze za napisanie mi wymowy tego miasta. Fajni jesteście, lubię was. Więcej nie nagrywam. Bunt. Wracając. W mieście tym, łagodnie mówiąc, nie dzieje się za dobrze. Wszystkiemu winna problematyczna zaraza, zmieniająca mieszkańców w psychopatów dzierżących widły, katowickie tasaki i pochodnie oraz polujących na wszystko, co się rusza. Po króciutkim samouczku nasz bohater ląduje oczywiście na ulicach miasta, by w imię wyższych racji również zażynać wszystko, co mu stanie na drodze. I tyle tematem wprowadzenia, bowiem reszty musimy domyśleć się sami. Tradycyjnie już dla gier From Software nic nie zostaje nam tu podane na tacy. Gracze chcący dowiedzieć się więcej o świecie gry są zmuszeni dokładnie zwiedzać odwiedzane lokacje, zwracać uwagę na szczegóły i czytać wiadomości, a także opisy znalezionych przedmiotów. Taki sposób narracji nie każdemu musi odpowiadać, jednak nie da się ukryć, że ma on pewien urok i jest z pewnością bardzo atrakcyjny dla graczy, którzy uwielbiają eksplorować, lizać ściany i samodzielnie odkrywać sekrety w grach. Cała otoczka fabularna jest zresztą na tyle rozbudowana, że większość graczy będzie zmuszona przejść grę więcej niż jeden raz, aby zobaczyć wszystko, co Bloodborne ma do zaoferowania. Dokładna eksploracja sprawia zresztą sporą przyjemność, na co wpływ ma na pewno niesamowity klimat, którym charakteryzuje się świat wykreowany przez From Software. Atmosfera jest mroczna i ciężka. Od początku czujemy, że ludzie w Wyrnam mają w sumie niewielkie szanse na przeżycie, a los miasta jest z góry przesądzony. Niebagatelny wpływ na ten miażdżący klimat mają genialnie zaprojektowane lokacje. Inspirowane wiktoriańskim Londynem Wyrnam sprawia niesamowite wrażenie i za każdym kolejnym przemierzanym zaułkiem jeszcze bardziej zachęca do zwiedzania. Świat gry to jednak nie tylko Wyrnam. No powtórz tę nazwę jeszcze kilka razy. Więcej, więcej, za mało. Ależ oni mnie nie lubią. Świat gry to jednak nie tylko Wyrnam, ale również szereg innych lokacji. Większość z nich jest równie klimatyczna i genialnie zaprojektowana. Studio From Software po raz kolejny potwierdziło, że pracują tam prawdziwi artyści w dziedzinie level designu. Świat gry to spójny, znakomicie rozplanowany labirynt. Żaden zaułek, drzwi czy winda nie zostały tu dodane bez powodu. Wszystko łączy się w całość. Dodatkowo lokacje bardzo się od siebie różnią, dzięki czemu ani przez chwilę nie odczuwamy znużenia w trakcie ich przemierzania. Sama mechanika gry z pozoru może sprawiać wrażenie identycznej co w poprzednich grach japońskiego dewelopera. Jest to jednak wrażenie bardzo mylące, bowiem From Software zdecydowało się na kilka teoretycznie niewielkich zmian, które w praktyce wywracają jednak wiele aspektów do góry nogami. Przede wszystkim system walki. Cała zabawa w Dark Souls polegała w dużej mierze na konsekwentnej obronie i wyczekiwaniu odpowiedniego momentu na kontratak. Bardzo dobrze sprawdzały się tarcza i ciężka zbroja. Tutaj takie podejście bardzo szybko skończy się naszą śmiercią. Wiele znaczący jest już fakt, że w całej grze znajdziemy chyba tylko jedną tarczę, która w dodatku okazuje się kompletnie bezużyteczna. W Bloodborne zdecydowanie bardziej pożądane jest ofensywne podejście do walki. Nasza postać jest trochę bardziej mobilna i wytrzymalsza niż w serii Dark Souls. Znakomitym rozwiązaniem okazuje się również implementacja systemu Regain, pozwalającego nam na odzyskanie części utraconego chwilę wcześniej życia, jeżeli natychmiast po otrzymaniu obrażeń przejdziemy do ofensywy. Doskonale sprawdzają się też oddane do naszej dyspozycji przedmioty. Koktajle Mołotowa czy też zatrute noże nieraz potrafią uratować nam tyłek, szczególnie w trakcie walk z bossami. Niebagatelny wpływ na ofensywny styl gry ma też arsenał, jaki oddali nam do dyspozycji twórcy. Do Lamusa odeszły wspomniane już wcześniej tarcze, tutaj główne skrzypce gra zestaw, na który składają się broń biała i palna. Jeżeli chodzi o tę pierwszą, to mamy do dyspozycji takie narzędzia jak mieczomłot, katana czy też rozpruwacz, czyli wielki tasak. Każda broń ma dwa tryby, między którymi możemy w każdej chwili się przełączać. Broń palna, w skład której wchodzą m.in. pistolet czy garłacz, z pozoru sprawia wrażenie średnio przydatnej. Zadaje niewielkie obrażenia i ma stosunkowo krótki zasięg. W
praktyce jednak okazuje się ona mega przydatna. Wszystko dzięki temu, że oddając strzał w odpowiednim momencie sprawimy, że wróg na chwilę straci równowagę i będzie podatny na silniejsze ataki. Każdą z broni możemy oczywiście ulepszać za pomocą znalezionych w grze przedmiotów. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że bardzo rozczarują się gracze, którzy uwielbiają żonglować ekwipunkiem i zdobywać jak najwięcej przedmiotów. W Bloodborne cały arsenał jest w gruncie rzeczy dosyć ubogi. Sam rozwój postaci jest bardzo podobny do tego z poprzednich odsłon. Za pokonywanie wrogów nagradzani jesteśmy tak zwanymi tętnieniami krwi, które służą zarówno do kupowania przedmiotów, jak i levelowania naszej postaci. W przypadku śmierci upuszczamy naturalnie wszystkie posiadane w chwili obecnej tętnienia krwi i mamy dokładnie jedną szansę na odzyskanie ich. W odróżnieniu od serii Dark Souls, tu upuszczane przez nas punkty nie muszą wcale leżeć w miejscu, w którym skonaliśmy. Równie dobrze mogą zostać wchłonięte przez przeciwnika, który nas zabił, bądź też po prostu losowego adwersarza znajdującego się w pobliżu. Bardzo sensownie prezentuje się liczba, jak i różnorodność oponentów, których przyjdzie nam eksterminować. Na drodze staną nam tu chociażby uzbrojeni w pochodnie i widły amisze, emeryci na wózkach inwalidzkich wyposażeni w gatlingi i shotguny, niebieskie grzyby, a także szereg bardziej standardowych kmiotków, takich jak wilkołaki czy zombie. Przeciwnicy zostali bardzo dobrze zaprojektowani pod względem wizualnym. W wielu przypadkach wyglądają groteskowo i wywołują jednocześnie obrzydzenie i śmiech. Znakomicie prezentują się również bossowie. Takiej dyspozycji maszkar nie widzi się na co dzień i z pewnością wielu graczy na dłużej zapamięta potyczki z niektórymi adwersarzami. Ogólnie Japończycy już nieraz udowodnili, że przy tworzeniu modeli przeciwników mają nieograniczoną wyobraźnię i Bloodborne jest tego znakomitym przykładem. Jeżeli już jesteśmy przy walce, to nie można nie wspomnieć o tym, z czego wcześniejsze gry From Software przede wszystkim zasłynęły – wysokiego poziomu trudności. Uspokoić możemy tych, którzy obawiali się, że japoński deweloper będzie chciał dostosować się do obecnych trendów i znacząco obniży poziom trudności. Owszem, jest trochę łatwiej niż w serii Dark Souls, jednak nadal napis informujący o śmierci oglądać będziemy nader często. Potyczki ze zwykłymi przeciwnikami wymagają od nas skupienia i uwagi i nawet tutaj chwilowe gapiostwo bądź przesadnie optymistyczne podejście może spowodować zgon. Chwila nieuwagi i 50 tysięcy tętnień krwi, które jeszcze przed chwilą mieliśmy, leży obok chmary wilkołaków, wywołując u nas jedynie smutek. Jeszcze fajniej przedstawia się sprawa z bossami. Trafia się co prawda kilku zaskakująco prostych, jednak większość z nich przejawia sporą awersję do śmierci. Z drugiej jednak strony ubicie takiego bossa daje cholernie dużo satysfakcji. Ogólnie odczucie lekkiego obniżenia poziomu trudności wynika jednak po części z tego, że Bloodborne jest grą o wiele mniej archaiczną niż seria Dark Souls. Zdecydowanie mniej tu sytuacji, gdzie zginęlibyśmy przez bugi lub kiepskie rozwiązania twórców, co oczywiście nie znaczy, że takowych nie ma w ogóle. Czasami nasza postać zaklinuje się w dziwnym miejscu, bądź też kamera nagle zwariuje. Największym scumbagiem w grze jednak okazują się nagrobki, które lubią znajdować się w takim miejscu, że uniemożliwiają nam unik przed atakami bossa. Cieszy jednak, że nawet bardzo częste zgony nie zniechęcają nas do zabawy, po jakimś czasie stajemy się obojętni na śmierć w grze i myślimy tylko o tym, co zrobić, aby ubić kolejnego bossa. W Bloodborne nie mogło również zabraknąć trybu multiplayer. Standardowo dla gier tego dewelopera możemy wezwać innego gracza do pomocy, bądź też samodzielnie udać się z odsieczą. Możliwa jest naturalnie inwazja światów innych graczy w celu potyczek PvP. Interesującym pomysłem okazała się implementacja tzw. Chalice Dungeons. Losowo generowanych lochów, które możemy przechodzić wraz z innym graczem. Są one całkiem wymagające i jednocześnie satysfakcjonujące, zważywszy na sensowne łupy. Problem z całym multi jest jednak taki, że w gruncie rzeczy średnio on działa. Bardzo długi czas oczekiwania na wyszukanie innego gracza potrafi doprowadzić do szewskiej pasji. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to Bloodborne wypada całkiem dobrze. Oprawa wizualna gry naprawdę może się podobać. Co prawda tekstury nie są ostre jak brzytwa, jednak różnorakie efekty oraz design świata to w pełni rekompensują. Gra świateł, efekty cząsteczkowe oraz znakomicie zaprojektowane i klimatyczne lokacje sprawiają, że Bloodborne to obecnie jedna z najładniejszych gier na konsole PlayStation 4. Szkoda natomiast, że równie dobrze nie jest, jeśli chodzi o kwestię płynności. Gra czasami potrafi chrupnąć i nie da się ukryć, że troszkę to razi. Na szczęście jednak nie jest to poziom Blighttown z pierwszego Dark Souls i zdarza się to na tyle rzadko, że nie odczuwamy, by jakoś specjalnie utrudniało to rozgrywkę. W miarę pozytywne odczucia wzbudza oprawa audio. Ryki potworów czy zawodzenia psychopatów brzmią dokładnie tak, jak brzmieć powinny. Ogólnie wszystkie dźwięki w grze w miarę dobrze budują klimat i nie można tu mieć raczej nic do zarzucenia. Na koniec należy wspomnieć o jednej z niewielu bardziej irytujących kwestii w grze, a mianowicie o nieludzko długich loadingach. W
przypadku częstych śmierci potrafi to naprawdę zirytować. Dodatkowo w Bloodborne, aby teleportować się z jednej lokacji do drugiej, musimy najpierw przenieść się do Snu Tropiciela, lokacji pełniącej rolę naszej bazy. Każde takie przeniesienie jest oczywiście poprzedzone ekranem wczytywania, który po pewnym czasie wzbudza w nas już tylko chęć plucia kwasem w twarze odpowiedzialnych za grę Japończyków. Można by tu jeszcze trochę powiedzieć o niewielkich wadach gry, jednak w ostatecznym rozrachunku nie mają one żadnego znaczenia. Bloodborne to gra genialna. Tytuł, którego użytkownicy innych platform powinni posiadaczom PlayStation 4 zazdrościć. Jeżeli macie najnowszą konsolę Sony i jeszcze nie nabyliście tej produkcji, to nie marnujcie więcej czasu, tylko udajcie się do sklepów, a następnie zmierzcie się z koszmarami Yrnam Wairnam. Studio From Software po raz kolejny potwierdziło swój geniusz i szkoda tylko, że na PlayStation 4 nie ma więcej równie fenomenalnych tytułów.